Chciałbym dziś Państwu przypomnieć, że jutro, 8 grudnia, jak zwykle jest tak zwana godzina łaski dla świata i została ona poniekąd przedłużona na możliwość uzyskiwania wielkich łask do końca doby, do 24, choć oczywiście największe łaski i dary można uzyskać między 12 a 1, niekoniecznie w kościele, może być w domu, należy się gorąco modlić, bo przecież ile mamy problemów na świecie. Proszę bardzo, teraz jak mamy tak niebezpieczną sytuację w Ziemi Świętej, Ziemia Święta właśnie krwawi i możemy wymodlić prawdziwą, pełną intronizację Chrystusa Króla, opiekę Najświętszej Rodziny czy wspomożenie łaski Trójcy Świętej, prawda? No a Matka Boska jest najlepszą pośredniczką, więc przypominam, od 12 do 1 jutro 8 grudnia jest godzina łaski dla świata, ale do pewnego stopnia została przedłużona również do północy, więc wszystkim ją polecam. O pokój, łaski, błogosławieństwo dla siebie, Polski, świata i również Ziemi Świętej o intronizację. Amen.